Ja pierdziczę, wykopało mnie z serwera. Ze skróta odpaliłem. Ze skróta odpaliłem i kurde... Ruszałem się, a stałem w miejscu na... Wieżą mi strzelałem. To też jest uznawane, stanie w miejscu. Co? Sygnał kiepski. Popraw to. Chyba sobie pójdę kupić piwo. Ta. Ale kurde, myślałem, że sobie po... Tylko jakieś normalne sobie kup. Nie kupuj żadnego piwosza czy coś w tym stylu. Królewskie, bo nie pasteryzowane. No, dotąd piłem tyskie, no to kurde, gdzieś tam tychy są chyba po drodze tam, koło ciebie. Książęcy. Tak. Nie, on w wiosce tam w GS-ie kupuje, wiesz? Ej, Asie, wiosna w wioski, ja też w wiosce mieszkam. No ja też. Nie, mam dwa sklepy prywatne, które leżą od siebie jakieś 100 metrów i się rywalizują cały czas. No, tylko że tam kropniku nie ma. Są tylko te luksusowe, wiśnie za 5 zł czy za 3. Nie tak nie? Tak toczna. A ja w ogóle rzadko czołgami. Przepraszam, musiałem telefon odebrać. No i ten pijak. Ale przecież kurczę, wiesz, jakiś... W piątki nie ma jakiś tutaj, chociaż... Też prawda, że w piątki regularnie graliśmy w to ERO, ale... Ale przecież w środę jak odpalałem z tobą Karpatiana, to też mi to przerywało, więc to nie jest, jakby się tam w piątki sobie coś tam robią. Szarik jeszcze jest, czy już... Jestem. Szarik, piwo gotowe. No tak. Na stanowiskach. A wiesz co ci jeszcze z sapiens powiem, bo opowiadałem im, ale ciebie to minęło. Jadę z patrona! Ta łapa jest do dupy. Kurwa. Igen. Mózgasz. Z Wiedniem z nim walczyli? Czy z weteranem z Podwiednia? Twierdzi, że to są brudasy. Kogoś tam trafić, naprawdę. Tak zrobiłem. Cieszę się. Cześć, nie, myślałem, że to, że na początku odpaliłem ERO z tego, ze Steama, dopiero potem ze skrótką. No to zrobiłem restarta, wszystko, kurde. Kiedy ja Sokowi groziłem? To byłaby głupota. Ale to zrobiłeś! To zrobiłeś! Ale to zrobiłeś, Szarik. Ale to zrobiłeś, Szarik. Ale to zrobiłeś. To jest prawda, zrobiłeś to. Ale z czym? Na widoku wszystkich słuchu. Tak, i że co im nie zrobić. O kurwa. Nemu to powiedziałeś, że nawet własna matka go na sekcji zwłok nie pozna.
Tak, że pobor będzie miał nogi i Barta. Kurde, nie wyobrażam sobie, że coś takiego mówił. Powiedziałeś, że Szokowi upierdolisz głowę i z jego zębów zrobisz sobie korale. Tego już nie mówiłem. No ale tak powiedziałeś. Nic z tego nie było. Mówiłem tylko o kolegach coś. I że wyślesz jako walentynkę jego dziewczynie te korale. Że potem wyślesz tej dziewczynie je właśnie w podziękowaniu. Chcesz ją pozdrowić, tak powiedziałeś. Nic takiego nie mówiłem. O kurde, przecież ja byłem wtedy trzeźwy. Żadnych gruźb nie wygrażałem. Już takich rzeczy Bart nie mógł publikować przecież, ale naprawdę tak już fikałeś do każdego właśnie z Szokiem. Nikomu nie groziłem, nikomu się nie odgrażałem. A to tylko poborowy. Ja nic Szokowi nic nie odgrażałem. Powiedziałeś, upierdolisz mu głowę i zrobisz sobie korale z jego zębów i wyślesz jego kobicie. Nic takiego. Przecież nie pamiętam, mówiłem. Jak to mówiłem. Byłem trzeźwy. To któryś ale się tam. Ale dobra wódeczka, ale dobra dzisiaj znowu jest. Pamiętasz, jak tam cię pozdrawiał ktoś? To tak 20 minut potem właśnie zacząłeś już do nich fikać. Ja nic najpierw do pobora, później coś tam na Barta przebąkiwałeś, a potem coś tam Szok mówił w stylu, że już daj spokój Szalik, a ty zacząłeś mu właśnie, że upierdolisz mu głowę i zrobisz sobie te korale z jego zębów. Nic takiego nie mówiłem. No bo, a później już w ogóle byłeś w grze, ale w ogóle już się nie odzywałeś, tak aby cię ścięło. Nic takiego nie mówiłem. A wiesz, nic ci ze Szczecina to ja nie wiem, oni podobno są tacy trochę pamiętliwi i trochę tak. Bo podróż, jedzie do ciebie. Wiedział dzisiaj, że właśnie wybiera się w podróż. Kurde, muszę szybko wyjeżdżać do Międzyzdroi. Tam ma znajomych w policji i oni namierzą emerytowanego, żeby był i ojciec, i jego i dziadek, to wyjdzie ktoś z syn. Nic takiego nie było. Ja dobrze pamiętam. To gdzie wtedy zniknąłeś na całą noc potem? Byłeś w grze, ale jakby cię nie było. Ciągle byłeś widzem tylko. Nie ma żadnych dowodów. Żadnych nagrań z rozmowy, nie ma nic. Bart nie o, ma. My nie, ale wiesz, jak Szoka to dotknęło, to on sobie to zapamięta. Kiedyś tam, wiesz... Nic takiego nie kiedyś było. Kiedyś już ty zapomnisz, będziesz się czuł bezpiecznie, on wtedy najbardziej, wiesz... Nic takiego nie było. Psy karbali. No co wy gadacie, nic takiego nie było. Szalik. Ona robicie. Tam Bart sam rozumiał, że tam się wiesz, nawaliłeś, no to różne tam możesz głupoty gadać, ale wiesz, Szoku to jest taki dosyć specyficzna grupa zawodowa. Ty go to może pocieszę, no, ale wiesz, zimny, ale w razie czego to przecież ty go nie będziesz bronił. Jak go spotka, wiesz, jak naprawdę spotka Szoka. Że ty go nie będziesz bronił. Nic takiego. A Szok jest jedyny z naszej grupy i nie jest tym, nie jest cywilem i on ma takie specyficzne poczucie humoru i raczej. To go nie śmiał się za bardzo z tego. Nic takiego nie było, Ignacy, przestań pierdolić głupoty. Dobra, bo ja cię znajdę w tym grudzisku mazowieckim i kurde, ja się... Kolejne groźby karalne. No. Tylko, że wiesz, ja to jeszcze zrozumiem, że jesteś po prostu nawalony i tam masz wakacje, więc się trochę tak zapominasz, no ale mówię ci, Szok nie jest cywilem i ma inne poczucie humoru. Nie bój się, Szok jest w porządku, nic nie zrobi, śmiał się. No śmiał się. Takiego nie było. A śmiał się, jak powiedział, no to poczekajmy, jak spotkamy się oficjalnie z Szalikiem i wtedy się zaśmiał. Koniec był tematu. Tak, nawet wyjątkowo właśnie mnie zdziwiło, więc tak, to było takie to trochę dziwne nawet, więc... Więc chyba nie żartował, tylko tak dosłownie coś sobie tam pomyślał. Ale Szalik, no, lepiej zawsze trochę pożyć taki, wiesz, spokoju. Lepiej nie być świadomy, kiedy się umrze, prawda? Każdy chyba to woli. Spać.
Ja cię tylko, no. Szarek, informuję, jak było i po prostu, wiesz... Dobra, ja nie kłamię, Ignacy, nic takiego nie było, ja dobrze pamiętam. Ty mi tutaj... Ja ci źle nie życzę, Szarek, nie życzę ci źle i po prostu ci tylko informuję, jejku, a zrobisz to chcesz, no chyba jesteś już dorosły i w razie czego ponosisz odpowiedzialność za to, co tam powiesz, nawet po pijaku. Niestety po 18 nawet za to się odpowiada. Dziadek cię nie uczył, że się odpowiada też przed prawem, jak nawet po pijaku się coś zrobiło. Ja cię tylko informuję jako po prostu taki, wiesz, który ci źle nie życzy. Dobra, Ignacy, skończ temat, nic takiego nie było. Dobra, ci po prostu, wiesz, ja już tam mam czyste sumienie, bo cię poinformowałem, w razie czego. Będzie mi cię szkoda, no ale cóż, sam tak chcesz. Ja bym na twoim miejscu jednak przy najbliższej okazji jakoś tak wyraził skruchę Szokowi, to może, wiesz... Przypomnisz tego... Nie, myślę, kurde... Ja rozumiem, że jak ty pierdolisz różne rzeczy, to wiesz, dla żartu, ale pamiętaj, on nie jest cywilem, on nie jest jednym z nas. Nie, ty mi to nie słuchaj. Krzeliczku. No. Powiedz przed śmiercią wujkowi Jasowi, czy tam dziadkowi. Krzeliczku, to chociaż mamy twoją odwiedzi. Z wódką, z balusiem. Stypę urządzi chociaż, o. Ale, Asie, co jak co, ale byś urządził stypę dla Szarika, nie? Szarikowi nie trzeba stypy wyprawiać, nie bój się. Szariczek, no mów, żeż, kurde, no nie rób się małym dzieckiem. Szarik, a pamiętasz te jakieś dziwne światła, co mówiłeś, że latały ci za oknem? To był jakiś samolot pewnie. Pomyśl właśnie, no właśnie, a myślisz, że Szoku nie ma kontaktu właśnie z jakimiś tam tajnymi projektami lotnictwa? Szarik. Latające spotki lotnictwa Rzeczpospolitej, tak? Nie po... Nie, ja nie chcę mówić. Kurde, no co... Ale co to jest za człowiek? No, no, weźcie mnie w tym ale napięciu, Asie, trzymajcie. Asie, Asie, Asie. Się, nie wiem, co się dzieje wtedy z Szokiem. Naprawdę, on w ogóle jest całkowicie inny koleś tam. Może miał słabszy dzień. Tak, to trochę ich dużo miał pod rząd. Jest nerwowy na mecie, ale... Normalnie ale... w realu jest spokojny. Tak, opanowany. Miałeś okazję go poznać, dlatego pytasz u Szarika? Dane kontaktowne? Ty stary prowokatorze. Stary? Jeśli ja jestem stary, to ty chyba jesteś dinozaurem. Ty jesteś starym prowokatorem, a to jest co innego. Stary, a stary prowokator to jest coś innego. Szarik. A czym się różni stary prowokator od prowokatora? W takim razie. Doświadczeniem. Chyba. Kurde. Człowiek renesansu, ja wiedziałem, że byle jakim to ty nie jesteś. Ty masz jakiś dyplom, kurde, ze sztuki czy coś takiego? Z filologii klasycznej? Bo religioznawstwa, jak szok? Nie, jestem z czasów, kiedy... Może byłeś jego wykładowcą w tym religioznawstwie? Kiedy nie było Google'a i trzeba było do wszystkiego samemu dochodzić. Trzeba było wiedzieć, co to jest biblioteka. Trzeba było mieć dużo książek i trzeba było mieć umiejętność szukania tego, co cię interesuje. I co, kurwa, zatkało cię? No jeszcze jak? No, wiedziałem. No, ja się to co, spodziewałem, Szaryczku? Że przy tobie. Cicho być, bo ja teraz z Szarikiem gadam. O, Szaryczku. No jak co gadasz? No ale teraz jest taka spokojna atmosfera, to kurde, jak? Nie wiem, o czym gadać. Powiedz jeszcze raz, że... No... Bartym jeden dla zwierząt. No... Zaś się siadam, jest! Jest. Nie. Głównie ze względu na ten kościół. No to jest on, normalny kościół, nic ciekawego, więcej nie ma. No to 10 km od Świdnicy, to ja tamtędy musiałem jechać, obok ciebie. No. Bo to jest przy tej trasie 35. No. To u mnie jest 17-wieczny kościół, 18-wieczna kapliczka z początku wieku, dworek z połowy 18 wieku i to oba przed pierwszego rozbioru nawet. No to ja mam do ciebie gdzieś 2,5 godziny. Monopolowy. No to ja tam wpadnę kiedyś, Szaryczku, do ciebie. No. To jest jego... Pogadamy. A wiedziałeś, Szarik, że Szok jest bratankiem tego? Szoka? Jakiego to Szoka? Szok jest bratankiem Asa. Tak. Ciągle się... No? Nie wierzę.
A jednak. Ignacy, idź spać. Nie, ale to, ale z tym szokiem to naprawdę tam groziłeś, no bo Bartowi groziłeś. Szok powiedział, kurwa, już przestańcie i wiesz, i ty zacząłeś do niego fikać. On się, nieprawda. Wiesz. A do Szoka, kurde. No, ale a do Barta rację, powiedziałeś, kurwa, wracaj do Sosnowca. A to ci dojebał, kurde. No to tak Szalik mówił przecież. Ignacy, wracaj i zdawać licencję. Muszę czekać do 5 lipca, aż promotor łaskawie przeczyta, co mu dostarczyłem. Zakładając, że przeżyje, się nie zapije podczas analizowania tej pracy. Da, bystra! Się to nie zapije na śmierć. Wylotowym. Nie, o frycach w Afryce. Dokładnie, takie masło maślane, ale... Ale brzmi bardzo naukowo. Ta fryce. Tam jesteś jak ten fryc. Ale to ja nie mieszkam. No, wyzywałeś też, kurde. Nazwałeś tym, że Szok ma brodę. Jest brodaty. Nic takiego. Ale nie naprawdę byłeś tam falony w trzy dupy. Tak. Wcześniej miałem zgodę. No przecież, kurde, nie. Nawet Bartosz potwierdza, że byłeś nawalony i jasno to kurde udało. Boże, panienka. O, się obraził. Je, ty. A toś sobie chyba, kurwa, to zanotował. A no. W torebce. Nie, powiedziałeś kiedyś chamsko, ale ty jesteś miły dzisiaj, taki kulturalny i grzeczny. Kurwa, to cię obraziłem, rzeczywiście, przepraszam. Zbił, ale zauważyłem, że zabił mnie swój. Ignat, słaby jesteś. Dobra, zaraz już sobie idę, żeby wam nie rozwalać tego Fight Night'a wspaniałej. Bo jestem słaby. Pójdę sobie z poborem pograć Vampire'a, skoro taki psuje Fight Night. A co on zaś... W tego gra. Bo pobor tak się podnieca, że taki ten, a kurde dostał. Kurwa. Poszedł na dno cała jego flota. Ta. To jak on się poszła spać. Jak on się... Ty, to jak on się kąpie, to chyba sobie puszcza ze trzy kurcze te kaczuszki i tak pyk, zatopiony, pyk, zatopiony. Asie, ale myślisz, że to może sugerować, że on jest zwolennikiem pewnego ugrupowania faworyzującego kaczory? Skoro masz trzy kaczki. Nie no, jak zatapia kaczki, to chyba jest za... Ale on się nimi bawi. On się z nimi bawi. On ich nie dręczy, to się z nimi bawi. Ty byś, kurwa, zaraz dręczył, ty wiesz co? Wiem, rozwalam wam Night Fighter jak zawsze. Już mi to powtarzacie, od kiedy tu przychodzę. Ty mi tu tworzysz jakieś historie, że Szok mnie pobije, zabije. Ja nie twierdzę, że cię pobije, zabije, tylko no trochę go uraziłeś i nie wiem, co ci zrobi. Kurczę, tak trochę zabrzmiało, że poważnie to. Szalik, nic się nie mówi. Ignac to jest taki jeszcze carski... Nie do rajda. Nie. No to twój jakiś starski prowokator. Teraz ochrany. Dokładnie. Ale ja to Szoka nic nie mam. Ale skąd ty znasz takie organizacje, Asie? Z autopsji? Ja wszystko znam, pamiętaj. Ja jestem z czasów, kiedy nie było Google'a. O kurde. I wszystko trzeba było mieć w pale. To wtedy tak jak... Wtedy jak ten Fred Flintstone tak te nogami pchaliście samochody, tak? Też. Pluto, co? Cicho. To? Zapnij ryj. Że Pluto nieśmiertelny żołnierzy... A nie słucham cię. Za takie wulgaryzmy Szalik to wiesz, wypierdalaj że... z domu. Bo nic takiego nie było. A ty zmyślasz perfidnie, żebym ja... srał w gacze. Nie odstupaj! Nie. Nigdy nie strałem w gacie. Nawet w dzieciństwie. Kiedyś jestem w końcu pierwszy raz, Szalik, pamiętaj. Ale Ignacy nawet kłamie. Nawet Szok ci powie, że nie kiedyś miał co. Takie jakieś pleno w Afganie, pierwsze chwile miał. Ta, ty byś, kurde, starzyk wiesz, przecież samo zaproponowałeś, żeby kupił sobie ten nóż z tą bobrową skórką. Teraz to może tak tego wykorzystać. Teraz kłamiesz na 1000%. Z tym nożem? Tak. No z tym nożem, no to tak sobie ja robię, ale na serio mu tam, wie, rzucałeś i nie był zbyt zadowolony. A ty byś, Ignacy, miał być straszny. Nie, wziąłbym węgiel. Tasa. Mój... W jednym kawałku nie wrócisz. No to chyba
Z dwojga złego to lepiej już się spotkać z szokiem. Nic nie było z szokiem. Ja szanuję szoka, nic do niego nie ma, a ty no, ale myślisz on... jakieś teorie spiskowe. Dobra, niech to będzie. Ja tam nie muszę o tym pamiętać, wiesz. Ja tylko chciałem ci powtórzyć, żebyś wiedział, co się działo podczas twojej mentalnej nieobecności i tyle. Jak byłem nieobecny, to musiałem mieć zgonę, leżałem w łóżku. Ja szanuję szoka i w ogóle... Napij się, już nie myśl na tym. Będzie mniej bolało. Ty, Ignacy, kłamiesz. Podobno po pijaku mniej boli. I ty, Ignacy, kłamiesz jak nic. Jak mazowiecki stary naciągacz, tak? Stary carski mazowiecki naciągacz z kongresówki. Samo. Kurwa. Naprawdę, człowiek, jak mu jeszcze tam powiesz jakieś, wiesz, pogadasz z nim w tej sprawie, a już na publicznym mamblu, wiesz, to będzie wiedział, że naprawdę ci głupio, no to wiesz. Coś tam swojego powie mądrości sierżanckiej i tyle, myślę, skończy, ale tak wiesz, tak, to on będzie odbierał, Ignacy, że wiesz, co pozwalałeś. Ignacy, ty uważaj, bo ja jestem sierżantem ławkowym. Tak, chyba kiblowym, kurde. Kryli nawzajem. Tak. Znikniesz. Ale przynajmniej poinformuj rodziców, że w razie czego możesz zniknąć. A nawet kości nie będzie po tobie, stary. Wow, kości nie będzie. Ale nikogo no, nie zabiją. No, Jaskier ma ten temat inne zdanie. Bo ty jesteś głupi, Ignacy. Małeś go w niewłaściwy sposób. Ale jak ty wynajebany, no to kurde wiesz, przynajmniej pilnuje go. To ludzi, miałeś żeby... być cicho. Ale wiesz, pokazuje mu... po co możesz go wkurwiać? Nie, no ale jak był nawalony, no to pilnuje ale... cały czas, żeby do dupy mu się nikt nie dobrał, a on kurde tak się odcięty. No i w końcu ty mu się do dupy dobrałeś? Nie, kiedy? No jak nie? No kurwa, no, no... Ignac. Tego nie pamiętam. Dokładnie. Ale... Ale Szaliczek jest młody, jest jeszcze taki wrażliwy bardzo, nie tak, ty grubo skórny. No, stary kurde, przecież carski z kongresówki. Ja do no, Ignaca wiem. I do reszty nic nie mam. No tylko to Ignacy mnie straszy, że ja niby szok obrażam. O rany, straszy, po prostu cię informuję to przyjdzie, ty możesz... przyjdzie szok i się wypowie. A szok nie potrzebuje żadnych adwokatów. A tym bardziej w postaci Ignaca. Jemu wystarczy tylko wzór 96. No dokładnie. Very. Z którym śpi ciągle w łóżku. Co mi pocharata berylem? Czym cię tam pocharata, to ja nie wiem. Niczym cię nie pocharata. Szok cię lubi, Szaliczku, ty się niczym nie przejmuj. Jak co, to Ignacowi wpierdoli 987. Albo 7-16. Kurde, przeradziam spytać, za co tak paragraf się dostaje. To nie paragraf, to jest waga kulki. No, no przepraszam, z pazurą, no. Jestem w tym tam, tylko z tym płatkiem. No, już mówię, Radek. Młodszy no. Pazura. No, Radek, Radzio, to samo. Weźcie ci zabójcy, gotowi poderwać sobie nawzajem gardła. Wchodzą do pokoju obok. Ani kapitanie, bez naszych polówek nie damy rady. No. A Ignacy, pamiętasz taki tekst? Gołębia. Ignacy, a pamiętasz taki tekst? Właściwie ten, zacytuję. Weźcie ci zabójcy, gotowi nawzajem poderwać sobie gardła. Wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za mocą, że pomocą komputerowej gry Kung Fu. Kto to wow. Mówi? Nie mam pojęcia. Powiesz mi? No, ten Alphonse. Rico Muerte. Z Max Payne'a. Taki gruba, co babka go rozbierała. Ty już, a ty jeszcze nie wiesz na temat czego napiszesz swoją pracę na maturę? Już to wszedł. Kurka. Ja jestem? Kurka! Masa, kurka! No kurka! Kurka? No kurka, kurka! O no kurka! Kurwa, no kurka wszedł! O kurka! Kurka! O kurka! Kurka, no! Kurka!
kurka z nim teraz granatnik. Zdrowie, kurka. Czekaj. No. Kurki. No kurka, taka kurka to się nie zdarza, kurka często. No kurka jego. I to wodna. Kurza. I to wodna. I bubi. A jednak kura. Kura. Mój dziadek ma dużo kur. To może kurka jest jedną z nich. Mój dziadek bardzo szanuje kury. Ale mówiłeś, że on nie lubi turk. No, a kurka też jest jakaś uprzedzona. Bo kebab z niego zrobią. Jakiś typ zrobił porządek, jak kurwa. Co, niektórzy? Tu by nikogo ostatnio nie było. Ostatnio wszyscy to robią. Kurka. No kurka. Siema, co masz, kurka! Co masz? Powiedz najpierw co masz, potem kurka, możesz ludzie, normalnie ja mam gadać. Wszystko, ja mam wszystko. Ludzie, ludzie, karniaka, kurka, właśnie. Słyszycie? To kurka. O kurka, no, kurka przyszedł. Ignas, pytanie. Gdzieś ty kurwa kebaba z kurki widział ty? No kurka, przecież mówiłem kurka, że kebab jest z baraniny domyślnie, ale co tam? Ważne, że się zrymowało. Mój dziadek arabusów to i tak nie ważne. Słyszysz? Szarik proponuje ci jakiś mezalians. To jest Szarik mój? Zjedną skóry jego dziadka. A jego dziadek miał pomarszczoną skórę, także... Nie ze skóry dziadka, tylko z jedną skór dziadka. Okej. Okay. Shut up, guys. Kurka, let's continue our English chat, alright? Fuck off tonight of me. Come on, I just want to talk with you like normal people. Not like those others on Mumble. Ignaz, you'll never be normal. Yeah, I am normal today because I drank one beer, so I'm able to speak like you, your language. Yeah, indeed, it's true. It wasn't too cold. It was still okay, a beer. Ignata. You have hot beer and cold woman? No, not hot. This is fucked up. I have only beer. Yeah, exactly. Mesovians. Yeah, Mesovian. Yeah, true, Bart. Yeah, true again. Yep, you got me. Okay, what, Mr. Kurka? Kurka Vodna? What are you thinking about? Yeah, Vodna. Vodna. Sorry. Vodna. What a chicken. What do you think about playing Killing Floor tonight, huh? With us, huh? Huh? No thanks. No time. Okay. Maybe next time. Maybe some other time. Okay. Maybe next year. Maybe. Dobra, włączy mu tą opcję angielską. Zdrasujcie, towarzysz kurka, co tam działaj? Mam ty bardziej tą. Dawaj, Killing Floor. No co ty, no, dawaj. A po hiszpańsku umiesz? Ładny język. Kurka. Kurka. Come with me on play on Battlefield Bad Company 2. Szarek, a teraz yeah, ja. You like that bitch? Szarek, a teraz ja. Come with me, would you like leave? Szarek, leave that room, please, okay? Ty, kurka, wiesz, jakie Ignacy tworzy teorie spiskowe? No zaraz ci nawet kurka to potwierdzi, bo słuchaj, wtedy kurka Ignacy, chyba by... Nie, ale daj mu powiedzieć, Ignacy kurka. Ignacy sam pochodzi daj ze spisku, także... Kurka. Ty, kurka. Daj mu raz coś powiedzieć, dobra? Zawsze pozwalam mówić. No to daj mu teraz powiedzieć. Kurka, słuchaj. Ignacy mi mówi, że... Na pewno w Fortnite byłem tak pijany, że groziłem Szokowi. Potwierdzisz to, czy nie? Kurwa. To jest nieprawda. I pół Polski to może potwierdzić po oglądnięciu materiału filmowego, dźwiękowego. Ale jak to nic takiego nie z kolegami, było, no. Słuchaj, jak mu wpierdolić z kolegami, to jak to bym zacytował, to go rodzice na sekcji nie poznają. Czy jakoś tak. A ja ci jeszcze proponowałem tę wózkę do Zielonej Góry jakieś. A pan też jak powiedział kurde Szokowi, że mu pierdoli głowę z jego zębów, zrobi sobie naszyjnik.
To było, kurde, już tak hardcore. To już wyjąłeś, normalnie. Normalnie Szarik miałeś... Normalnie Szarik miałeś agresora. No i na to wszystko wymyślę. A to wszystko przez szoka. Jak to przez szoka? No bo pozdrowił z, ciebie od swojego członka. Od członka pobór... swojego klubu. A pobór i reszta się z tego śmiali, tylko bo pobór najwięcej. Właśnie się z kurką się śmiali. A się jestem za sobą. Po zierenku jeszcze. Szaryczku, całe szczęście. Repeat, please. Ignacy, idź spać. Szarik, to nie ja obrażałem, kurde, wojskowych po pijaku. Ja najwyżej obrażam cywilów. On nie obrażał, tylko grozi. On nie obrażał, tylko grozi. A, no właśnie. Ja najwyżej tylko obrażam ludzi. I obrażam ich matki, rodziny, narodowość, religię, a ty tylko im grozisz, więc wiesz. Ja ale mogę spać spokojnie. Spokojnie. Ignacy, jak się postraszy, to pójdę przystawić. Ja nie wiem, Ignacowi, że ja niby szoka obrażałem, bo kłamy, to było do pobora. Byłeś upojony po prostu, przyznać, no prawda była taka, że byłeś nawalony z trzy dupy. Nie wiedziałeś nawet, do kogo mówisz i o czym mówisz. Szarik, teraz jak wejdziesz szoku na kanał, to po pierwsze, pozdrow go od swojego członka, zespołu czy czegoś klubu, tam. Klubu. Po drugie, twoja siostra i niego pozdrowi, będziecie kwita i będzie o, wszystko. O właśnie, to go zagnie. Kurka, to mnie szoku w tej chwili rozstrzela, jak mu to powiem. Co? No ja uznam, że jest... Dobra, to albo cię dobra. Zabije, albo to cię nie... uzna za równiakę. To pierw wyślij pozdrowienia od siostry razem z jej zdjęciem, jak będzie cię na tyle atrakcyjna. Zabije. Nie, jak będzie szybciej... na tyle atrakcyjna, żebyś się zainteresował, czy cię wtedy nie zastrzeli. Tylko cię zatłuczę kolbą. Tylko... Albo z Bagnesku. Zrobi z ciebie wujka, albo coś tam. To mnie zatłuczę wtedy kolbą. Kolbą to będzie tylko innego siostra. O kurde, za co? Ale taką kolbą jak kurydzę, o to mi chodzi. Taką zakrwawioną, szarikową juchą. Ale kolbą od bryla. Co za różnica, jak twoje... Nie, Szarik, to będzie kolbą od jednostrzałowca. Piechota liniowa. Co? No jest za postą, kawalerii. Kawaleria gotowa! Ładuj! Pal! Husaria! Szary! No, przypomnij sobie szybko. Wytrzeźwi jeszcze na tyle. I na ty wkurwiasz mnie. To też było z gry? Pies, a przemówił ludzkim głosem sam pierwszy się raz. Sam się nauczył. Kurde, jak ten, Terminator, jak Skynet, sam się uczy. Ignacy, ciebie dał... Ciebie... Szarik, a ty stul ten pysk i kop sobie grób, kurde. Ignacy, ciebie dał... Spotkanie z Szokiem. Stop. Ignacy. Nie stop, tylko kup już ten grób, bo Szok ci nie da więcej czasu. To teraz dzisiaj będzie kultowy tekst. To będzie teraz kultowy tekst. No, Ignacy. Tylko nie spieprz znowu. Ignacy. No, dawaj. Pistolet na wodę cię bardziej rozpierdoli twoją dupę niż F-60. Pistolet na wodę. Leżę. Jakbyś miał dupę rozjechaną, że kurwa, byś się nie wyrobił do końca życia. Pistolet na wodę. No, to kurwa jest dobre. Tak byś miał dupę rozjebaną. Radzie, jedzie. Kurde, za dużo alkoholu.